I to jest właśnie sygnał, że już jesteśmy na antenie Polskiego Radia Rzeszów. Dzień dobry. Dzień dobry. Iwona Pawelec-Burczaniuk i Andrzej Sroka. Proszę Państwa, od kilku tygodni słuchamy muzyki tradycyjnej właśnie w piątki na antenie Polskiego Radia Rzeszów. Powodów jest kilka, wymienię dwa najważniejsze. Zbliża się Gorajec Festiwal, a także tutaj właśnie na tej scenie występują zespoły w ramach konkursu Nowe Źródła, przegląd zespołów muzycznych imienia Rafała Potockiego. O tych inicjatywach wie wszystko Iwona, bardzo proszę. Tak, postanowiliśmy wrócić do przeglądu Nowe Źródła, w ramach którego nas chcieliśmy zaprezentować zespoły, które wnoszą do muzyki tradycyjnej coś nowego, coś ciekawego. W związku z tym zaprosiliśmy je do udziału w przeglądzie. Wyłoniliśmy sześciu półfinalistów, których prezentujemy na antenie Radia Rzeszów. Natomiast dwóch finalistów będą Państwo mieli okazję usłyszeć na festiwalu Folkowisko w Gorajcu. To ja tylko powiem, że do tej pory na tej scenie wystąpili Sarama, duet Wspak, Something Ski, Morie, dzisiaj Krajka, a za tydzień Korkoro. Tak jest. No i przechodzimy do Gorajca. Festiwal Folkowisko odbywać się będzie od 11 do 13 lipca, na który serdecznie Państwa zapraszamy. Natomiast też będziemy prosili o pomoc w wyłonieniu finalistów, którzy na naszym festiwalu wystąpią, ponieważ po zakończeniu prezentacji wszystkich zespołów w Radiu Rzeszów będą Państwo mieli szansę zagłosować na ten zespół, który najlepiej się Państwu podobał. Pięknie, dziękuję. Proszę Państwa, dzisiaj najważniejsza będzie muzyka, więc przechodzimy już do zespołu Krajka i pozwolą Państwo, że króciutko sięgnę do materiałów prasowych, które otrzymaliśmy od zespołu. Zespół powstał w 2011 roku z inicjatywy samych śpiewaków, uczniów pierwszych klas gimnazjum z językiem ukraińskim w Przemyślu. Grupa działa przy Domu Ukraińskim w Przemyślu, a kierowniczką artystyczną od samego początku jest Tatiana Nakonieczna. Obecnie Krajka koncentruje się na poszukiwaniach i opracowaniach ukraińskich tradycji śpiewaczych z regionu, który jest członką i członkinią zespołu najbliższy, czyli z Nadsania. Członkowie i członkinie zespołu pozyskują materiał od byłych mieszkańców regionu, zebrany podczas ekspedycji, od nagrań otrzymanych od zaprzyjaźnionych etnomuzykologów oraz publikacji m.in. Oskara Kolberga. Oprócz śpiewaczek Krajka posiada własną kapelę, której skład instrumentalny jest typowy dla lokalnych składów. Przed Państwem Krajka. Zapraszamy. Купаючи за та паче.
Dobry wieczór. Przed Państwem zespół Krajka i chcielibyśmy zabrać Was dzisiaj w muzyczną podróż po regionie Nadsania. Od południowej części tego regionu aż na północ, czyli umownie od terenu Ustrzyk Dolnych aż do Tomaszowa Lubelskiego. I zaczęliśmy koncert pieśniami obrzędowymi. Były to śpiewy sobótkowe, zanotowane przez Oskara Kolberga w drugiej połowie XIX wieku we wsi Leszczowaty. I już wtedy Kolberg pisał, że jest to tradycja pomału wymierająca. I faktycznie takie przykłady pieśni sobótkowych możemy spotkać tylko i wyłącznie już w tej chwili w zapisach XIX-wiecznych etnografów. A dalej zagramy coś bardziej żywiołowego. To będą dwie piosenki od kapeli braci Hołtiaków z Nadsania Sanockiego, ze wsi Odrzechowa. Z nagrań, które były zrobione w latach 1927-1929 w Stanach Zjednoczonych przez Columbia Records, która masowo wydawała muzykę emigrancką.
Pozostajemy w okolicach Sanoka. Zaśpiewamy teraz piosenkę, jaka w zasadzie jest rozpowszechniona po całym Nadsaniu. Warianty są fiksowane w zasadzie od powiatu leskiego, wsi Bukowiec, aż po wieś Kornie powiatu tomaszowskiego, ale to będzie konkretnie wariant ze wsi Wojtkówka. A potem zagramy wiązankę Kołomyjek od kapeli Susi Dojków. To kapela, która działała po II wojnie światowej na... I to byli wysiedleni muzykanci z pogranicza właśnie Nadsania i Bojkowszczyzny i to będzie wiązanka Kołomyjek, czyli takiego najbardziej typowego tańca dla naszego regionu. Tak.
pola, jak ja je tam najdu. Kłomyki od kapeli Susi Dojków ze wsi Bukowiec z powiatu leskiego. A teraz przenosimy się bardziej na północ, w okolice Przemyśla, mijając po drodze Kalników. I dziewczyny zaśpiewają Chachiwki, a dokładniej Kołesa. Jest to w zasadzie subregionalna nazwa dla Kalnikowa śpiewów wiosennych, śpiewanych przy okazji święta Wielkiej Nocy. A potem zagramy Bodaj się kogut znudył. To jest piosenka bardzo popularna i do teraz śpiewana w naszym regionie. Naprawdę to pierwsze źródła, które mówią o takim motywie tekstowym, pochodzą z końca XVIII wieku, z naszego regionu, a najstarsze źródła nutowe pokazują, że utwór grał się kiedyś jak chodzony. Tutaj już wariant będzie troszkę współcześniejszy, bardziej walcerkowaty. A teraz Kołesa z Kalnykowa. Kołesa werbowa, werbowa, ta woda po kamieni, ta woda po bielomu stycha idę. Oj, zaczął się je. Дзьорочок, дзьорочок, стільки хлопцях правдочок, правдочок, та вода по камені, та вода по білому стихайде. Моя мати старая, старая, ще й до того чужая, чужая. Та вода по камені, та вода по білому стихайде. Ганночко, дочко, вставай раночко, мися чешися, гарно збіреся, хочуть ті люди взяти, і я тє хочу дати. Хочуть ті люди взяти, і я тє хочу.
хочу дати. За кого мати, нойко, за кого ласті, войко? За Гончарина, доброго сина. Не піду мати, нойко, не піду ласті, войко. Ганочко, дочко, вставай раночко, мися чешися, гарно збіреся. Хочу ті люди взяти, я ті хочу дати. Хочу ті люди взяти, я ті хочу дати. За кого мати, нойко, за кого ласті, войко? За Мажірина, доброго сина. Не піду мати, нойко, не піду ласті, войко. Ганочко, дочко, вставай раночко, мися чешися, гарно збіреся. Хочу ті люди взяти, я ті хочу дати. Хочу ті люди взяти, я ті хочу дати. За кого мати, нойко, за кого ласті, войко? За ковалина, доброго сина. Юж іду мати, нойко, юж іду ласті, войко. Що вдарив млотом, то срібло злото. Юж іду мати, нойко, юж іду ласті, войко. Yeah.
Teraz będzie piosenka Oj tam u lisi pit dumby noju ze wsi Sanoczany, ze zbiorów Oskara Kolberga. Jest to motyw tekstowy, w zasadzie rozpowszechniony po całej Ukrainie, o dwóch gołębiach, ale tutaj w bardzo ciekawym wariancie melodycznym. Potem zagramy dwie takie przyśpiewkowe, taneczne melodie ze wsi Poździacz, a następnie będzie znowu piosenka od Oskara Kolberga z tomu Sanocko-Krośnieńskiej Oj kume kume, czyli w zasadzie pijacka piosenka. W ogóle motyw o kumach był wyjątkowo popularny przy okazji chrzcin, co zrozumiałe. I to właśnie jest przykład takiej piosenki biesiadnej, chrzcinowej. Я догадаю, буду за тобою, о, я дана.
Zakończyła się nasza robota, pokyń mobidu, a co robity, chodzim do korczmy, goriu kupyty. Oj, kume, kume, taku goriłku, nie pił ja nigda jak na prazniku, nie ma woj lipszo jak w naszą seli, pijmo kumuniu. Aż do mnie ten. Oj, kume, kume, mi przyjacielu, pił ty w sobotu, a ja w niedzielu. Weź po niedzielu, czy nie zabudziesz, pił ja w swoju, ty ze mną. Gorilka poznał ja teper, nie żaj straty ty, pij moi przetwer. A zdajesz kumę, szo to ma synci, a zabaw mosia, aż do piatny ci. Poszlimo kumę po nasi zimki, nechaj się napiuj, znamy gorilki. Lipsze im zaraz bere prosyty, a zatra budem gospodary. Myla ja, proszę cię, nie bądź na mnie zła ja. Musim się nyni poprawić, a zawtra będę gospodarzyć. Oj, kume, kume, się się zatrzymaj, mnie samego tu nie pokidaj. Przyjdźmy mi razem, razem idziemy. Gospodarstwo razem zaczęło. Tak, i przenosimy się jeszcze bardziej na północ w okolice powiatów lubaczowskiego i tomaszowskiego i zaczniemy ten set oberkiem. Będzie to oberek od Marii Uchman spod Tomaszowa Lubelskiego. Jest to motyw owczareczka, w zasadzie rozpowszechnionego tańca po całej Polsce. U Oskara Kolberga przykłady owczareczka zdarzają się w co drugim tomie. To pokazuje, jak bardzo rozpowszechniony był to motyw. A po owczareczku zaśpiewamy piosenkę liryczną ze wsi Hrebenne, z Łęenki Ochiroczki,
od Kateryny Jurczyk. Oj, żebyście wy widzieli, jaki ja był słaby, jaki ja był słaby. Ile ja się namordował, naprostował, nawykręcał, naprzekręcał, wyobracał, naobracał, nawytulał, nautulał w nocy kolo baby. Tańcowała, tańcowała, tańcowała z tym psiajuchowalkiem, z tym psiajuchowalkiem. Bo on mi się nawywijał, naprzywijał, naobracał, wyobracał, naotulał, naprzytulał, nawykręcał, naprzekręcał, nawykładał, naprzykładał po kolanach wałkiem. Żebyście wy widzieli tego wykrętasa, tego wykrętasa. Niech słucha, jak muzyka gra, on swoje miarę w nogach ma i tak tańczy miłosiernie, coraz stupnie, to znów zerwie dookoła hopsasa. Muzykanci grają walca, a on tańczy stale obertasa. Прийди, прийди, гарний хлопче, та й на вечерочки. Прийди, прийди, гарний хлопче, та й на вечерочки. Прийшов козак до дівчини, та й сів, та й задумав. Вона йому наливає шклянку меду з вином. Вона йому наливає шклянку меду з вином. Випий, випий, козаченьку, шклянку меду з вином. Та й повертай, козаченько, чим скорше додому. Та й повертай, козаченько, чим скорше додому. Прийшов козак додомоньку, та й сів кінець стола. Мати його ще питає, десь був сину вчора. Мати його ще питає, десь був сину вчора. Ночував я, моя мамо, в довиної хаті. Як не дала шклянку вина, то й треба вмирати. Як не дала шклянку вина, то й треба вмирати. Ночував я, моя мамо, в довиної дочки. Шукай, шукай, моя мамо, білої сорочки. Шукай, шукай, моя мамо, білої сорочки. Шукай, шукай, моя мамо, білої сорочки. Та
Тай поїдемо шукати циганки ворожки. Тай поїдемо шукати циганки ворожки. Не поможе тобі, сину, циганка ворожка. А поможе тобі, сину, сира земля дошка. Поможе тобі, сину, сира земля дошка. А теraz będzie taniec żuryło, taniec niezwykle starodawny, typowy dla pogranicza polsko-ukraińskiego. Oryginalnie był to taniec męski, tańczony przez bojarów weselnych, potem się przetransformatował już w formę parową. I tutaj ciekawa rzecz, która pokazuje, jak bardzo dawna jest ta melodia, dawny jest to taniec. Zorjan Dołęga-Chodakowski, pionier polskiej archeologii, urodzony w drugiej połowie XVIII wieku, pisze, że taniec ruski dżuryło jest nader starodawny i pamiętają go jeszcze nasze prababki. To proszę sobie wyobrazić, jak faktycznie, od jak dawna jest, był wykonywany ten taniec, ten gatunek na pograniczu polsko-ukraińskim. A to będzie żuryło od Wołodymyra Nazarowicza z Rudy Żurawieckiej, który pamiętał co najmniej dwie takie melodie właśnie tego gatunku. To będzie jedna z nich. Nazarowiczu zostajemy, to będzie Kołomyjka. Thank you.
teraz dziewczyny zaśpiewają piosenkę weselną, łatkankę weselną ze wsi Ławryków. Jest to wieś po ukraińskiej stronie Nasania. Jest to granica rejonu Żółkiewskiego i Jaworowskiego. I to będzie łatkanka do rozczesywania warkocza. W ogóle łatkanki są przykładami takich najbardziej archaicznych, dawnych melodii w naszym regionie. Są to zazwyczaj pieśni weselne albo żniwne. I potem też ze wsi Ławryków będą tematycznie przyśpiewki weselne. Na dworí терентє шуть, на дворі терентє шуть, в коморі косу чешуть, чешуть і гребінкою, чешуть і гребінкою, поки ще дівойку, а потім гребінця. Ми поїдеш з молодцям в коморі за дверима, в коморі за дверима ясна свічка горів, горе свіченько ясна, горе свіченько ясна, збирайся на дьонь крас, тішся маму нюмну. Мною, як ясною зорень, волейку ми вчинила, волейку ми вчинила, війнойка доносить, війнойка зеленого, війнойка зеленого, стануйко панянську. Чапав, але не розбився, так і знайде вольт, та й буде, хоч би може дився. Ой, настав у нас та вочко, риба, рибо терла, ти ще дурню не ожениш, хіба би я вмерла. Робіт Миша розпоров, та на правій нозі, хлопець Миша сподобав в далекій дорозі. Робіт Миша розпоров, аж мій пальці видно, хлопець Миша сподобав, всім людям завидно. Знило в коморі на скрини, гей, що я того року буду господині. В коморі на ліжко, гей, що я того року буду на небіську. На святого духа, гей, що я того року буду молодуха. Що піду від мами, ой, я не садила рожі під вікнами. А я рожі посадила, рожа ще розквіла, а я свої маму найчі жалю наробила. Разу жалі мої жалі, розходіться далі, по зеленій моравиці, по зеленій траві. Ой, гуляла руська миш, бусами крутила, стара баба в карти грала і горілку пила. Zbliżamy się do końca naszego koncertu. Myślę, że to jest moment, żeby przedstawić śpiewaczki i instrumentalistów i instrumentalistki. Śpiewały dla Państwa Daria Pulkowska, Tatiana Harasym, Ola Steć, Aga Turek, a grali dla Państwa Marta Bodnar, Paweł Iwan, Seweryn Danyłejko i Maksym na Konecznej. Nieobecna dzisiaj akurat na scenie, ale kierowniczką naszego zespołu jest Tania Czarna na Konecznej. Też dziękuję.
I na sam koniec zagramy dwie piosenki z Hrebennego. Są to takie przyśpiewki wesołe. Pierwsza to będzie piosenka, która opowiada w taki żartobliwy sposób o tym, jak chłopak zaleca się dziewczynie. A druga to będzie Hulki, motyw tekstowy bardzo, bardzo rozpowszechniony u nas w regionie, też bardzo popularny właśnie na chrzcinach i na weselach. Dziękujemy. Grał dla was zespół Krajka z Przemyśla. Jeden, dwa, trzy. Już jesteśmy poza anteną, ale sądzę, że mogą państwo raz jeszcze. Zespół Krajka, brawo! Nie wiem jak państwo, ale ja to już mam ochotę zatańczyć jakiegoś oberka. Mam nadzieję, że wy również. Nie umawialiśmy się z zespołem, ale sądzę, że to jest możliwe. Możliwe? Możliwe jest bis. To zależy od państwa i zależy od zespołu. Krajka!
będzie bis i zachęcamy, żeby śpiewać refren z nami. To jest piosenka biesiadna, popularna zarówno pod strzechami, jak i na dworach u nas w regionie, a refren brzmi oj nunu, rozwesełym hostynu. To zapraszamy, żeby się przyłączyć. Дайже Боже, добрий час, як у людей, так і в нас, і щасливу годину розвеселим родину. Ой, ну, ой, ну, ну, розвеселим родину. Посідайте разом з нами. Ой, ну, ой, ну, ну, розвеселим родину. Ой, ну, ой, ну, ну, розвеселим родину. Daria Pulkowska, Tania Harasym, Ola Steś, Aga Turek, Seweryn Danyłejko, Paweł Iwan, Marta Bodnar, Maksym Nakonek. Dziękujemy, dziękujemy, dziękujemy bardzo. Bardzo było miło was posłuchać i poczuć się trochę jak na folkowisku. Brawa oczywiście raz jeszcze, prosimy. Tak, to już jest przedostatni zespół, który prezentuje się na scenie Polskiego Radia Rzeszów. Za tydzień widzimy się w tym studiu po raz ostatni, przynajmniej w tej edycji przeglądu. I zapraszam do obserwowania naszych mediów społecznościowych, bo tam na pewno będzie informacja o tym, o głosowaniu, żeby pomóc nam wybrać dwa zespoły, które zaprezentują się na festiwalu Folkowisko 11 i 12 lipca. I oczywiście Państwa również zapraszamy, bo festiwal Folkowisko to nie tylko muzyka, to również literatura, mnóstwo rzemiosła, muzyki, energii i wszystkiego, co łączy się z muzyką. No dobrze, no to zróbmy to tak jak na folkowisku. Hip hip! Hurra! Hip hip! Hurra! Hip hip! Hurra! 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 Dziękuję. Pięknie Państwu dziękujemy. Folkowisko w Gorajcu od 11 do 13 lipca za tydzień w Polskim Radiu Rzeszów Korkoro. Już teraz Państwa zapraszamy na ten koncert. A dzisiaj dziękuję bardzo za uwagę. Iwona Pawelec-Barczyniuk, Stowarzyszenie Folkowisko. Bardzo duże brawa, prosimy. I Andrzej Sroka. Dobrej nocy. Dziękujemy.